wszystkim, dzień dobry, witam Was serdecznie w nowym filmiku, w którym zaprezentuję Wam moich 10 ulubieńców ze sklepu Action. Na wstępie chciałabym Wam ogromnie podziękować za to, jak pozytywnie odebrałyście mój poprzedni filmik z tej serii. Jest mi strasznie miło. Dziękuję Wam za każdą łapkę w górę, za każdy komentarz, za każdą subskrypcję. Jestem naprawdę przeszczęśliwa, dlatego też z ogromną radością nagrywam ten filmik. Jeżeli chciałbyście zobaczyć kolejną część, to zostawcie koniecznie łapkę w górę, wtedy będę wiedziała, że taki filmik powinnam znowu nagrać. Natomiast zastanawiam się również, czy chciałbyście zobaczyć moich 10 ulubieńców ze sklepu Pepco. Tam też są świetne produkty. Mam wrażenie, że takie ukryte, ponieważ nieczęsto się o nich mówi, a są one naprawdę godne uwagi. Więc jeżeli jesteście zainteresowane przeglądem 10 rzeczy z Pepco, to zostawcie komentarz, cokolwiek. Może to być serduszko, uśmieszek. Ja wtedy będę wiedziała, że taki filmik powinnam nagrać. A tymczasem to wszystko słowem wstępu. Nie chcę przedłużać, chcę, abyście zobaczyły moich kolejnych ulubieńców, więc rozsiądźcie się wygodnie, weźcie sobie kawkę albo herbatkę, a ja pokażę Wam, jakie produkty warto kupić w Action. Zapraszam do oglądania. Zacznę od produktu, który myślę, że zachwyci Was swoim wyglądem, ale również ceną. Są to takie bardzo ładne, złote podkładki pod szklankę albo kubeczek. Za zestaw 4 sztuk płacicie 9,95 i zapewne niektóre z Was kojarzą te podkładki, ponieważ są one również dostępne w sklepach IKEA. Różnią się tylko i wyłącznie ilością tych podkładek w zestawie, ponieważ tutaj mamy 4 sztuki, natomiast w sklepach IKEA kupujecie 6 sztuk. Ale co najważniejsze, różnią się one ceną, ponieważ w Action płacicie 9,95, natomiast w IKEA prawie 50 zł. Więc różnica w cenie jest kolosalna. I tak naprawdę, jeżeli potrzebujecie większej ilości tych podkładek, to nawet kupując 2 komplety w Action płacicie niecałe 20 zł, a macie 8 podkładek, a nie 6 podkładek w cenie 50 zł. Ja naprawdę jestem zachwycona. Sklep Action zawsze zaskakuje mnie czymś nowym. Tak jak powiedziałam przed chwilą, wygląd jest dokładnie taki sam. Jest ten sam odcień złota, wykończenie. Również ta gąbeczka pod spodem jest identyczna, więc myślę, że nie warto jest przepłacać. Ja oczywiście zawsze wyłapuję dla Was najlepsze promocje, najlepsze okazje. Po co jest przepłacać, skoro możecie mieć praktycznie to samo w o wiele niższej cenie? Ja serdecznie te podkładki Wam polecam. Skoro mówimy już o dekoracji stołu, to oczywiście również muszę wspomnieć o bieżnikach. W jednym z moich poprzednich filmików z tej serii polecałam Wam obrusy, ale również muszę wspomnieć o tych cudownych nowościach. Te bieżniki są obecnie dostępne w Action. Zapewne kojarzycie je z moich przeglądów. Jeżeli chodzi o te bieżniki w kropeczki, to za sztukę płacicie około 15 zł, natomiast te bieżniki białe kosztują 14 zł za sztukę. Są one w 100% wykonane z bawełny, więc uważam, że to jest ogromny atut. Za bieżniki poliestrowe w Pepco płacicie 20 zł, a tutaj mamy porządną bawełnę, która posłuży Wam na lata. Oczywiście nie są moje jedyne bieżniki z Action, ale stwierdziłam, że pokażę Wam te z najnowszej kolekcji, abyście mogły sobie również je zakupić. Ja jestem zachwycona ich jakością oraz wyglądem, ponieważ naprawdę prezentują się świetnie, a kosztują niewiele. Tak więc jeżeli szukacie pięknych dekoracji na stół, to już wiecie, gdzie je znaleźć. Niedaleko bieżników możecie również znaleźć świetne prześcieradła i ja serdecznie polecam Wam te z serii Hotel Royal. Kiedyś wspominałam Wam o tym, że jestem szczęśliwą posiadaczką ręczników z tej serii i one naprawdę są genialne. Świetnie absorbują wodę, piorę je w pracy, nic się z nimi nie dzieje, więc naprawdę są godne uwagi. Natomiast te prześcieradła warto mieć w swoim domu. Są bawełniane i są w genialnych cenach. Ogromne prześcieradło możecie kupić za 30-40 zł, a będzie ono Wam służyło przez naprawdę długi, długi czas i świetnie się na nich śpi. Tak więc zdecydowanie jest to kolejna rzecz, którą z Action Wam polecam. Kolejna rzecz, która zasługuje na wyróżnienie w tym filmiku, to impregnat do butów. Znajdziecie go na dziale ze sznurówkami, z pastami do obuwia i ten produkt kosztuje niecałe 10 zł. Ten impregnat chroni tekstylia i skórę przed wilgocią oraz przyleganiem brudu. Unikalna formuła tworzy niewidoczną, wodoodporną warstwę, która oddychając skutecznie przeciwstawia się ponownej przyczepności brudu. Taki impregnat używamy na wyczyszczone buty, one muszą być czyściutkie, a następnie po użyciu zostawiamy do wyschnięcia. Dzięki temu buty nie niszczą się tak szybko. Szczególnie polecam ten produkt w okresie zimowym, kiedy chodniki są posypane solą. Wiadomo, buty wtedy mają tendencję do niszczenia, a ten impregnat powoduje,
gwarantuje, że nasze buty są czyste i niezniszczone. To jest naprawdę niewielka inwestycja, a zdecydowanie warto jest mieć to w swoim domu. Teraz przechodzimy do produktów serii Beauty, ponieważ w sklepach Action ten asortyment jest ogromny, a można tam znaleźć świetne perełki. Jedną z nich jest ręcznik z mikrofibry i jest naprawdę genialny. Jest to ręcznik do suszenia włosów, który powoduje, że wasze włosy wysychają szybciej. Te włókna z mikrofibry naprawdę działają rewelacyjnie, jest on banalny w użytkowaniu, ponieważ po nałożeniu go na głowę zapinamy sobie tutaj go na guziczek i nasze włosy wysychają szybciej. Ja biorę go w pracy, nic się z nim nie dzieje. Występuje również w różowej oraz szarej wersji kolorystycznej. Ja zdecydowałam się na kolor biały. W moim poprzednim przeglądzie 10 ulubieńców ze sklepu Action pokazywałam wam świetne maseczki, ale również muszę wspomnieć o tym produkcie. Jest to złota maska hydrożelowa, która działa na skórę wspaniale. Powoduje, że wasza skóra jest taka delikatna, napięta, nawilżona. Po prostu cudeńko. Jeżeli szukacie produktu nawilżającego, to mogę wam ją serdecznie polecić, ponieważ dodatkowo działa na twarz łagodząco. Jeżeli za niewielką cenę chcecie się poczuć jak po wyjściu z salonu kosmetycznego, to zdecydowanie warto jest tą maseczkę kupić, ponieważ jej działanie jest fantastyczne. O tym produkcie jest zawsze głośno i jestem absolutnie przekonana, że już słyszałyście o tych ogromnych pudrach z Action. One kosztują niecałe 10 zł, a mamy tutaj, uwaga, aż 22 gramy produktu. Ja akurat mam wersję mango, obecnie jest również dostępna wersja kokosowa i są to pudry, które bardzo ładnie matują twarz oraz przedłużają trwałość makijażu. Mam dzisiaj ten puder na twarzy, więc możecie zobaczyć, jak on wygląda. Myślę, że największym atutem tego produktu jest właśnie pojemność, ponieważ ten puder jest naprawdę ogromny i starczy wam na długi, długi czas, a jego cena jest wyjątkowo niska. Uwielbiam też jego zapach, to jest takie słodziutkie mango. Zdecydowanie, jeżeli szukacie fajnego pudru matującego, to mogę wam go polecić. Myślę, że będziecie tak samo zadowolone, jak i ja jestem. Jeżeli szukacie tanich i trwałych kredek, to mam coś specjalnie dla was. Są to kredki z kolekcji Max & More i za zestaw 10 sztuk płacicie niecałą dyszkę, czyli wychodzi mniej więcej jedna kredka za złotówkę. Nie ukrywam, że tych kolorów nie stosuję często. Raczej nie używam często niebieskiej czy też fioletowej konturówki, natomiast te są moimi ulubionymi. Biała często służy mi do dolnej linii wodnej, brązową uwielbiam używać do takiego makijażu make-up, no make-up, kiedy nie używam czarnego eyelinera. Te dwie świetnie sprawdzają się jako konturówki do ust, natomiast złota jest pięknie napigmentowana i idealnie nadaje się do makijaży wieczorowych. To są kredki bardzo kremowe, ale co najważniejsze, są również niesamowicie trwałe. Są świetnie napigmentowane i idealnie się utrzymują. Cena jest niesamowicie niska, a jakość zdecydowanie wysoka. Tak więc te konturówki zdecydowanie warto swojej toaletce mieć. Myślę, że możecie naprawdę za ich pomocą wyczarować cudowne makijaże. Przedostatni produkt, jaki chcę wam dzisiaj polecić, jest ze mną już od 4 albo nawet 5 lat i jest to suszarka do włosów, która kosztowała mnie niecałe 50 zł, a jest naprawdę genialna. Oczywiście muszę też zwrócić uwagę na jej wygląd, ponieważ jest absolutnie w moim stylu. Mamy połączenie pudrowego różu wraz z takimi dodatkami w kolorze różowego złota. Sama suszarka ma 3 tryby suszenia. Są również 3 opcje zmiany temperatury, ale możemy sobie również włączyć chłodne suszenie i z tej kolekcji możecie znaleźć również lokówki, różnego rodzaju karbownice do włosów. Ja również posiadam jedną lokówkę i jest naprawdę genialna. Natomiast to właśnie suszarka służy mi praktycznie codziennie i jest naprawdę świetna. Nie spodziewałam się, że za tą cenę będzie służyła ona mi aż tak długo, a naprawdę serdecznie wam ją polecam. Więc jeżeli szukacie taniej, dobrej suszarki, to ta z Action jest genialna. Mój ostatni ulubieniec z Action to urządzenie do robienia popcornu. I szczerze mówiąc, zastanawiałam się, czy pokazywać ten produkt w filmiku, ponieważ on często jest wyprzedany, tak samo jak na przykład świece z drewnianym knotem albo organizery do lodówki, to często znika z półek. Natomiast jeżeli będziecie widziały ten pojemniczek na półkach, to zdecydowanie polecam go zakupić. On kosztuje około 8-10 zł
złotych naprawdę niewiele, a za jego pomocą przygotujecie sobie popcorn bez użycia tłuszczu. Ja uwielbiam popcorn. A wiadomo, taki gotowy popcorn ze sklepu nie ma najlepszego składu, a tutaj możecie sobie zrobić zdrowy popcorn w domu. W środku jest taka silikonowa miarka, do której wsypujecie odpowiednią ilość ziaren, całość zamykacie, wkładacie do mikrofalówki na około 3-4 minuty i możecie delektować się przepysznym domowym popcornem. To jest naprawdę bardzo fajny gadżet, który uważam, że warto w swoim domu mieć. Natomiast zdaję sobie z tego sprawę, że jest często wyprzedany, ale serdecznie Wam polecam. I tak samo jak w przypadku suszarki, mam to już w swoim domu, myślę, że z 4 lata i w dalszym ciągu służy mi świetnie. I tymczasem, kochany, to wszystko w dzisiejszym filmiku. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy znałyście te produkty. Być może któreś z nich macie w swoim domu. Jeżeli macie, to dajcie znać, co o nich myślicie. Natomiast jeżeli chciałobyście mi polecić coś od siebie, jakichś swoich ulubieńców, to również podzielcie się swoimi perełkami na dole w komentarzu. Jestem bardzo ciekawa, co mi polecicie. A tymczasem, kochane, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam jeszcze raz z całego serca za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!